Przez wiele lat naukowcy badali, jaka jest najlepsza strategia w kontaktach międzyludzkich. No bo czasami trafiamy na miłego człowieka, czasami trafiamy na oszusta, czasami nie wiemy, na kogo trafiamy i się nie dowiadujemy. Robione były tysiące badań, za to nawet była Nagroda Nobla, ale w skrócie. Najlepsza strategia to jest wet za wet. Czyli jeżeli ktoś mi zrobił przykrość, wcale nie jest dobrze, jak będę dla niego miły. Jeżeli ktoś był dla mnie miły, dobrze jest być dla niego miłym. I tu wszystko by się zgadzało. Z Hammurabim, z oko za oko, ząb za ząb, ale co w sytuacji, kiedy ja nie wiem, jaki jest ten interlokutor i Nagroda Nobla została przyznana za to, że jak nie wiesz, to bądź miły, serdeczny, życzliwy, uśmiechnięty, radosny, bądź pozytywnie nastawiony. I na tym polega największa prawda, jak postępować w swoim życiu z innymi. Czyli bądź miły, chyba że ktoś ci nadepnął na odcisk, to odepnij.